Masz piękne bronie. Mać. To nie był sondaż. I znowu jesteśmy na wodzie. Odczekaliśmy kilka dni mrozów, bo faktycznie było po minus 6 w nocy. W ciągu dnia minus 3 i taki porywisty wiatr, więc... No więc ciężko byłoby łowić. No i co, jest jeden wariat, który wyciąga mnie w takie warunki nad wodę, to zaraz wam go pokażę. Ale tak, temperatura wody przez te kilka dni, chyba 4 czy 5 dni pauzy mieliśmy, spadła z 7, ostatnio było 7 chyba, nie? 7,5. No. Ostatnio było 7 i z tych 7 spadła dzisiaj do 3. I znowu jesteśmy na wodzie, nie wieje za mocno. No i jest 1 czy 2 stopnie na plusie, więc da się łowić. No i jest jeden, słuchajcie, wariat, który wyciąga mnie późną jesienią, pod koniec sezonu na ryby. I to nawet było tak, że w zeszłym roku musieliśmy odkuwać łódkę z lodu, ale to już on wam opowie. No i to jest prowodyr całego zamieszania. Prawda, nieprawda, sam dzwoni, pisze, piszczy, zabierz mnie, to jeździmy. I tak jak Kamil powiedział, w zeszłym roku wykuwaliśmy łódkę po prostu, wykuwaliśmy siekierami. W sumie Kamil wykuwał, bo został pierwszym wykuwaczem, lodołamaczem. Ale słuchaj, no lód miał do 7, może nawet 10 centymetrów. No, spokojnie można już było sobie z niego łowić, natomiast aluminiowa łódka, siekiera i wypłynęliśmy. Ale łatwo nie było. Łatwo nie było. Dzisiaj co prawda też trochę w porcie tego lodu było, natomiast nie tyle, ile w zeszłym roku. Nie, no więc przyszliśmy sobie bez problemu. No i mamy dzisiaj trochę cieplej, bo mamy 2 stopnie. To prawda, ale opowiedz o zeszłym roku, tak? Bo to, że wykuwaliśmy łódkę, to raz. Bo to już było pod koniec grudnia, z tego co pamiętam. Chyba od połowy grudnia jakoś tak już było rzeczywiście zimno. No to, że utknęliśmy na mieliźnie, musiałem się rozbierać, żeby spychać łódkę, to przemilczmy. No ale tak, najpierw ty trafiłeś fajnego szczupaka, dobrze pamiętam? Tak, był szczupaczek. Szczupaki to taki, myślę, taki 75, 8, no pod 8 dych. Tak, tylko myślę... taki zimowy bledziuch, natomiast ty potem ale fajna ryba. Tak, miałeś fajnego sumka, co prawda. Tak, za szelki. Tak. Sumek za szelki i... I sandacz chyba tam jeszcze był całkiem przyzwoity. Tak, i ten sandacz uratował końcówkę sezonu, słuchajcie, bo Michał śmiał się ze mnie, że moją ostatnią rybą w sezonie będzie sum. Nie dość, że w okresie ochronnym, to jeszcze za dupę. No ale ja byłem trochę przerażony, on miał polewkę, no ale później udało mi się jeszcze na sam koniec sezonu zapunktować niegłupim sandaczykiem. I to była chyba moja ostatnia ryba w sezonie, na pewno z Wisły ostatnia. No bo to już jakoś końcówka grudnia. Tak, bo potem ja tutaj już ostatni tydzień nie łowiłem. Bo się nie dało. Znaczy nie tyle, że się nie dało, dostałem od żony COVID-a, więc... Okej. Okay. Więc nie wypływałem. Co prawda ja dostałem tylko kwarantannę, ale jeszcze wrócę na chwilę tylko do tej historii z tą łachą. Że to jest dobra przestroga dla tych, którzy rzadko pływają po Wiśle, że ta rzeka bardzo często się i szybko zmienia. I tak naprawdę to taki mój błąd, bo wpłynęliśmy może nie pełnym pędem, ale jakieś 30 km na godzinę w miejsce, gdzie 2 tygodnie wcześniej przepływałem bez najmniejszego problemu. Tu władowaliśmy się na łachę. No i tą moją ciężką łajbę zepchnąć było naprawdę ciężko, także uważajcie. Zwłaszcza temu, który stał po kolana w lodowatej wodzie, bo woda wtedy miała poniżej 1 stopnia. Tak, już było bardzo, bardzo. Poniżej 1 stopnia, a zepchnąć łódkę 4,20 z 50-konnym silnikiem i grubym Michałem na pokładzie. No i pełną gratów tutaj, także Kamil zabrał żarcia na tydzień, więc było co spychać. Było co pchać. Uważajcie i pamiętajcie, nie pływajcie na pamięć, bo to często kończy się no po prostu niezbyt przyjemną przygodą. No dobra, wracamy do łowienia, bo dzień nie zapowiada się najgorzej, a nie wiadomo ile tego sezonu zostało, bo woda ma 3 stopnie, więc dokładnie. Jak przymrozi jeszcze parę nocy, to popłynie kra i będzie koniec. Chyba dobry, co? To ciężko wyczuć po tak długim okresie bez brania. Dobry będzie. Nie no, szczupak? Nie no, co za oszustwo. Co się stało?
Śmierdzi. Takie numery. Nie no, piękna ryba. Tak. Tak zwany sandacz dla ubogich. Słuchaj, sztuka jest sztuka. Ale jeszcze listopadowy, bo mamy listopad, prawda? Nie grudzień. Nie wiem. Chyba listopad. Na bank listopad. Tak? Tak, tak. No ale film już pewnie w grudniu pójdzie. Fajny grubasek. No ale szczupak też niezły. Fuj. No sceneria dzisiaj piękna, ale rybki nie bardzo... No, chociaż ty miałeś branie, no. Rybę nawet. Fantastyczną. Śmierdzącą przepotwornie. Po braniu przez chwilę nadzieja, że będzie sandacz, jednak momentalnie ryba podeszła pod powierzchnię. No i niestety obślizgun. I tyle, krążymy, szukamy. Śnieg pięknie pada. No, wodę ale... mamy bajeczną wręcz. Idealną teoretycznie na tą porę roku. Spokojna. Z boku głębsza, szybka rynna. Rano gdzieś tam na Echosądzie widzieliśmy zapisy białorybu. No, ale sandacze nas dzisiaj omijają szerokim łukiem. No ale tak to jest jesienią. Niestety na Wiśle to się poluje często na jedno branie, prawda? Dokładnie. No, oby to nie było to jedno branie tego szczupaka dzisiaj. Znaczy ty już miałeś, więc teraz moja kolej. Szczupaka się nie liczy. Chociaż nie. Może to, wiesz, pierwszy szczupak na łódce to tak jakby mieć banana. O kurde, to już wiem dlaczego nie złowiłem. Może tak być. No ale nie poddajemy się, walczymy dzisiaj do wieczorka. A masz może wolny wieczór? Na sandacie się zabiorę. A tylko jeśli masz wino. Nie mam. O, no to nic, to może jutro. Ugryź go, ugryź go, ugryź go. To jest właśnie jesienny, piękny, wyślany sandacz. Wypuszczamy kabana. Piękna 80 Kamila. Buziak. Tak na imię Kamila? Kolejak. Pa, rybko. Pioneczka. Ostatnio wszystkie te ryby wychodzą mi na jedną przynętę. Może dlatego, że praktycznie jej nie zmieniam, ale zasada jest prosta. Jak coś działa, no to się tego nie zmienia. Więc ja cały czas atakuję na tą przynętę, a tymczasem Michał, widzę, że był w sklepie i to samo kupił. To są zeszłoroczne killery. A tu są chyba wczorajsze, tak? Dobrze, dobrze. Michał, idąc z trendami mody, ma piękną wędkarską torbę. Najlepsza. Pokaż, co tam masz w środku. Tu mam rękawiczki, jedzonko. A, myślałem, że to taka torba na przynęty, bo już agrafki stamtąd wyjął. No bo agrafki miałem kupione wczoraj razem z rękawiczkami. Okej. Ale już odkładam do pudełeczka z gumami, cyk, żeby nie było. I mam tu jajeczko jeszcze jedno. No widzisz, ja myślałem, że to jest torba na przynęty. Paróweczki. Nie, zawiodę cię niestety. Przynęt tu nie ma, mam tutaj paruwy, leżą. Paruwy jajka.
Zdarza się łowić leszcze kapotniki, ale ty to jednak potrafisz. Właśnie powiedziałem Kamilowi przed chwilą, że takie dziwne branie, zobaczcie. Ty, ale normalnie. Normalnie leszcz przyatakował taką gumę. Stryknięcie, zacinam, siedzi, mówię, kurczę, jakiś mały sandacz. A tu się okazuje, po chwili, że tym małym sandaczem okazał się taki oto. Ja dzisiaj łowię leszcze, sandacze dla ubogich. Najpierw obślizgun, teraz leszczyk. Piękny filet, milordzie. Mamy chyba chłopakowi wolę, bo śmierdzi przepotwornie, także wybacz, ale... Do bakisty. Do bakisty, będziesz miał na jutro. Także tak. Bieda panie na tej Wiśle. Pod ostatnim filmem parę osób pytało się mnie o przypony, jakich przyponów używam. Więc powiem wam pokrótce. Ja łowię grubo, więc i grube przypony. Używam przyponów o wytrzymałości 18 kg i długości 40 cm, ale o przyponach to więcej wam opowie Michaś, bo ma tutaj więcej do przekazania. Więcej. Jak do tej pory na Wiśle głównie mówiłem bez przyponów, z prostej przyczyny. Brak szczupaków, dużo rwania, w związku z tym, żeby nie zostawiać tego dodatkowego żelastwa, przyponów nie używałem. Oczywiście grube plecionki, mocny sprzęt. No i ostatnie dni pokazały, że Wisła w tym roku obrodziła nam bardzo szczupakami. Spływaliśmy z Kamilem po całym dniu szukania sandaczy. Zatrzymaliśmy się na jednym miejscu. Fajna przekosa z 2 na 4 metry. Pierwszy rzut, 3 skoki, potężne branie. Cała akcja trwała może 20 sekund. Czułem, jak plecionka trze po zębach i luz. Ryba zakolczykowana. Ależ piękne branie. Bamać. To nie był sandacz. To szczupak w takim razie. To są dwa szczupaki. Kamil obcinka. Strata wielkiej ryby boli najbardziej. W związku z czym założyłem już wolfram. Gruby, mocny. Następnego dnia wypływamy, wracając postanowiliśmy zatrzymać się też w tym samym miejscu. Skoro był jeden, może będzie drugi. No i trzeci czy czwarty rzut, potężne branie, zacinam, dwa bujnięcia, ryba. Luz na plecionce. Co się okazało, tym razem pękła pletka, także poza przyponami sprawdzajcie też plecionki. Kamienie, drzewa, wszystko to niszczy te ostatnie metry plecionki, to się przeciera. Szkoda ryb, szkoda tracić fantastyczne okazy, no i to naprawdę nie przeszkadza. Ryba jak chce, weźmie, duża przynęta, przypon, tym bardziej, że używamy dość mocnych plecionek, w związku z czym te przypony naprawdę w niczym nie przeszkadzają, a szkoda tracić piękne ryby. O, nie tak. Szczupak. Na koniec filmu obiecany konkurs z fajną nagrodą. Do wygrania będą okulary polaryzacyjne firmy Wiley X. A jaki model, to już będzie zależało od zwycięzcy konkursu, ponieważ ów szczęśliwiec będzie mógł sobie wybrać model z katalogu, z dostępnych modeli. A jeżeli ktoś z was wygra, a już takie okulary ma, albo po prostu ich nie potrzebuje, nic straconego, wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Można obdarować bliską osobę, można obdarować swoją wybrankę, ponieważ niewiele osób wie albo pamięta, że w ofercie tej firmy można również znaleźć Wileye modele damskie. Więc jeżeli nie dla was, to dla kogoś bliskiego. Pytanie konkursowe i zasady konkursu będą proste, ale zanim udzielicie odpowiedzi, rozwincie sobie opis pod tym filmem. Tam spiszę te zasady dosyć szczegółowo. A pytanie konkursowe brzmi: dlaczego to właśnie do ciebie powinny trafić Wileye? Czemu to właśnie ty powinieneś wygrać ten konkurs? Wydaje mi się, że pytanie proste, nagroda fajna, więc pewnie będzie dużo odpowiedzi konkursowych. Dlatego liczę na waszą inwencję twórczą i kreatywność, bo na pewno tu będzie bardzo potrzebna. Wybaczcie też, że to nie ja będę wybierał zwycięzcę, ponieważ nagroda jest na tyle cenna, że nie chciałbym, aby ktoś mnie posądził, że pewnie znajomy wygrał. Zwycięzcę konkursu wybierze przedstawiciel firmy Wiley X. Myślę, że tak będzie uczciwie i bez żadnych niedomówień. No cóż, trzymam za was kciuki.
Trzymam kciuki za waszą kreatywność. Bawimy się do przyszłej niedzieli, do 11 grudnia, do północy, czyli jeszcze macie przyszłą niedzielę na udział w konkursie. Od razu wam powiem, że jeżeli ktoś nagrody nie wygra, no bo wybaczcie, nagroda cenna, fajna, więc jest tylko jedna. A jeżeli ktoś, komuś nie uda się wygrać, ale takie okulary i tak by chciał sobie kupić, i tak się nosi z zamiarem, zastanawia się, to polecam się zastanawiać szybko, przyjacielska rada, inflacja i już mam cynk, że w przyszłym roku wszystkie ceny idą 20% w górę. Więc jeżeli ktoś nie wygra, a i tak chce takie okulary nabyć, to polecam się spieszyć i zrobić to jeszcze w tym roku. Trzymajcie się, nie przedłużam. Trzymam kciuki za waszą kreatywność, za dobrą zabawę. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie troszkę więcej konkursów z równie fajnymi nagrodami. Trzymajcie się i do następnego.